Oszczarka OSW-5M i jej bardzo ważny element, prowadnik popychacza, który ma związek z łukiem piły, najbardziej popularny do średnic FIS 180 do 630, ale dalej wymaga często podregulowania w zależności właśnie od średnicy. Założymy piłę akurat FIS 350. Proszę bardzo, jest źle. Palec popychacza zaczyna pchać w wyższym punkcie i się obniża. To może powodować błąd precyzji podania, bo może on zawisać w górze. O, powoli zróbmy kolejne pchnięcie. Widać, żeśmy zaczęli pchać wyżej, schodzi niżej. Jest źle. A więc musimy zrobić korektę. Już lepiej. I pewno jest dobrze. Ewentualnie jeszcze minimalnie. Tak, teraz palec popychacza posuwając zęba nie opada nam w dół. Co by przy małych kątach natarcia powodowało różne dystanse podania zęba piły do oszczenia i różne grubości szlifu z płaszczyzny natarcia. Mówi o tym instrukcja. A więc różnica w stosunku do wierzchołka nie może być, że B będzie większe od wymiaru A. Jest dobrze. Natomiast w przeciwnym wypadku jest złe ustawienie elementu 64, co będzie mieć wpływ na precyzję podania. Będzie mało precyzyjne podanie zęba do oszczenia i różne grubości szlifu z płaszczyzny natarcia. Na to trzeba zwrócić uwagę. Wielu użytkowników nie czyta instrukcji i nie wie, że to jest element podlegający regulacji. Na wyposażeniu mamy jeszcze dodatkowe elementy prowadnika 64 oznaczone w instrukcji 100 do 180, a więc do bardzo małych piłek, ewentualnie do bardzo dużych podziałek 115 mm lub więcej, a więc dłuższą drogą dla popychacza. Wyposażenie skrzyni bardzo mały ścisk do bardzo małych otworków, duży docisk piły do dużych, stopki pod oszczarkę, śruby pod ustawienie oszczarki, koks do czyszczenia vidi, ściernica jednostronna, profil 4A2.